Dzień dobry kochani, witam was w drugim dniu dzisiejszego loga. Dzisiaj jedziemy do klubu Unique Fight Club na trening z Alanem Kwiecińskim, czyli jednym z moich byłych rywali. Tutaj w Unique'u wygląda podobnie jak u nas w grapplingu. To rano powinien być pierwszy trening jakiejś grupy zawodniczej, tak jak jest u nas, między 9 a 11 godziną są pierwsze treningi i później wieczorem koło 18-19 jest drugiej, bo tylko wtedy ma sens trenowanie dwa razy dziennie, więc całkiem możliwe, że spotkamy jakichś fajnych ludzi przy okazji właśnie w Unique'u. Tam trenuje bardzo dużo zawodników, którzy walczą po galach zawodowych w Polsce. No i też kilku zawodników fejmu, bo z tego co wiem, no to bracia Tyburcy również trenują na Unique'u, Kubańczyk trenuje na Unique'u, więc no, może spotkamy ich, jak będziemy mieć trochę szczęścia. I dojechaliśmy, jesteśmy przy Unique Fight Club. Zobaczcie w ogóle, jaki mają zajebisty plac zabaw. Normalnie dzień dziecka codziennie można tutaj robić. Mają nawet ring, słuchajcie, na zewnątrz, na wolnym, na świeżym powietrzu, w wolnym powietrzu. W sumie może być też wolne. Mają w ogóle swoją kawiarnię, patrzcie, Unikalna Cafe. Chciałbym przytulać. Przepraszam. Siemanko. Ja to zapominam o tym, jestem zbyt rozluźniony, nie przeklinamy. Tak jak u siebie na grapplingu, jak są dzieci rano na grupie. Wtedy nie przeklinam. Dobrze mnie widać? Wszystko jest git? Okej. Dobra. Dzień dobry, siemanko, cześć. Słuchajcie, ze mną jest Alan Kwieciński i nie trzeba go raczej przedstawiać. Mój pierwszy rywal z Fame MMA. Tam ludzie zarzucają, że symulowałeś na przykład kopnięcie piana. Kolejne pytanie, jakie tam miałem. Czy zawalczyłbyś z którymś z braci Tyburskich? Już jesteśmy przy rywalach potencjalnych. Powiedz mi pytanie od naszych, moich tam obserwujących. Czy zawalczyłbyś w boksie lub w K1 z Cassio? Zawalczyłbym w każdej formule, nawet pod... Nawet kurde w... na lewą rękę z samą skład. Z Cassio, tak? W każdej formule. Masz jakiś konflikt z Cassio? Dobra, już jesteśmy przebrani. Za chwilę zaczynamy trening. Porobimy sobie z Alanem jakieś zadaniówki. Zobaczymy, jak wygląda jego forma teraz. Jestem po treningu z Alanem. Alan, no świetny stójkowicz, nie ma co mówić. Nawet jako trener tutaj dał mi kilka rad, kilka błędów, które robię, zobaczył od razu na pierwszy rzut oka. Także no widać te lata doświadczenia chłopaka w stójce. Dlatego przy rewanżu na pewno nie będzie dużo stójki. Od razu będę schodził do barberu, to wam mówię od razu. A my się chyba znamy, nie? Znamy się, Arto, znamy się. Kurwa, ale ci się przypakował? Kurwa, stary człowieku, nie poznałem. Dobre trójki wszedł, nie? Troszkę do ciebie brakuje, ale... No nie wiem, gdzie? Forma? Forma dużo lepsze, myślę, przypatrz, jak ja mogę wyglądać. Mówię, patrzcie na niego, patrzcie na mnie. Zobaczcie, osób. Gada brednie. No nie, no patrz na chłopa, patrz na mnie. Czy ty dwa razy większy, ile ważysz? 8,3. Niemożliwe. Ja ważę 93 kg. Gdzie jest? No dlatego mówię, 10 kg, no to... Ale gdzie? A pokaż nogę. No właśnie, mam nogi stare, słabe, patrz, nie ma nic, a patrzcie jak on ma dojebane. Patrzcie, jaką ma łydkę wielką w ogóle. No. Kulturysta. Co, walczysz? No nie mogę zdradzić, ale Arku, będzie się działo. Będzie się działo, a co tam słychać u twojej dziewczyny? Byłeś dziewczyny. Jak to byłeś? No jesteś, nie jesteś na bieżąco, tak? Jak ja mam z tobą rozmawiać, Arku? Jak to byłeś? Co to mam być za wywiad? Proszę mi powiedzieć. Ja to, że nie, to spontanicznie cię w ogóle w życiu poznałem, chłopie takiego dojebanego, nasterylizowanego. Nie, no już nie jesteś prawdą, od grudnia. Od grudnia? W sumie świeża sprawa. Świeża. Długo byliśmy. Wiesz, no w internecie, no to może ten. Możesz nie wiedzieć, bo mnie w internecie tego jakoś nie pokazują. O to właśnie chodzi też. Ale kurczę, nawet oglądałem niedawno jeszcze jakieś TikToki, to były razem. No bo my razem mieszkamy.
z Czarkiem. Jesteście razem, mieszkacie razem? Super, ale to jest projekt taki. Aha, okej. Okay. To nie jest stricte, że ja tylko z nią i koniec, tylko... ciśnienie w dół, nie Nie, no bo to było tak, że my jeszcze przed, czyli bodajże w listopadzie, mamy wspólną menadżerkę. Tak. Dogadaliśmy się, że tutaj teraz na Wawrze zamieszkamy właśnie z Arkiem. Aha. Z Arkiem, co ja mówię, z Czarkiem. No. Czarek czaruje, taki wizjonista. Tak, i z jego dziewczyną Anią. I stwierdziliście, że musi pomimo tego, że rozstaliśmy się, dokończyć ten projekt, tak? No tak, no bo w tym momencie, jeżeli ja bym, no wiesz, to jest takie troszkę nie ten, nie kurde, nie, to ja ten. Teraz zacznę obserwować to, bo naprawdę mnie to dziwi, jakby, ale jak normalnie, no musicie być normalnie live. No, ona ma popiję na dole, więc to też jest jakiś komfort. No, ale jak rozmawiacie normalnie ze sobą, wszystko jest okej. Nie, to nie jest żadna, że to poszła kosa, a się zwyzywaliście, rzuciliście kamieniami do siebie, nie. Wiesz, to też nie poszło o coś takiego, nie wiem, że ona mnie zdradziła, czy ja ją, tylko po prostu się nie dogadaliśmy i postąpiliśmy tak. Ale powiedz mi teraz, czy uważasz, że w tym świecie TikTokerów, YouTuberów, no, ogólnie jest szansa na normalną miłość, na normalny związek? Wydaje mi się, że szansa jest. Zawsze trzeba. Ale jest to dużo nadzieja, trudne, nie? Nadzieja umiera ostatnia. Ale ja powoli w to, wiesz, nie wierzę, tak tracę. Mam na przykład z tyłu głowy, że może to być taka procentowa szansa, no, ale to jak wygrać. A jeszcze jedno pytanie mam, a wyobrażasz sobie życie z normalną dziewczyną, spoza tego świata, nie żadną TikTokerką, YouTuberką, czy ty jesteś na takim poziomie, że nie mógłbyś sobie z jakąś zwykłą szarą myszką być? Znaczy wiesz, ja miałem tylko jedną dziewczynę, więc teraz ciężko mi się określić. A ile ty masz lat? 23, 24 rocznikowo, we wrześniu będziemy świętować odpalenie. Nie, odpalaj. Jesteś młody, przecież ty jesteś 97? 97, tak, co? 97, jak mój... Tak, o kurde, tu żołnierz na tego fejka. Operator jeszcze nie jest znany, ale z niego będzie najbardziej znanym operatorem w Polsce. Człowieku, bo to ty się z tobą zadaje. No dobra, słuchaj, fajny wywiad nam się zrobił przez przypadek. Dzięki ci, Sznajko. Dzięki, powodzenia. Pewnie się będziemy widzieć gdzieś. Walczę na dziesiątce, tak. To się będziemy widzieć. Czyli do zobaczenia w niedzielę. Spoko, no. No to się. Dobra, to trzymaj się. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki też, kurde, a powiesz mi, filmaczesz? Tylko nie nagrywamy tego. No sprawdź sobie. Ale chyba mojego. Znaczy no jeżeli chodzi o ten, to może troszkę odstaję, nie? Fizycznie, ale 1,87 m, czyli tyle ile ja mam 1,86 m i ta sama waga. Więc to jest 50-50 i on też nigdy nic nie robi. Więc no tutaj może Arku się dziać. A gdzie on trenuje? Jeszcze nie wiem. A skąd on w ogóle? Też nie. Nic o nim nie wiadomo, kurwa. Młody był z Warszaw, to na pewno gdzieś w Warszawie musi trenować. Liczyłem na to, że jakiegoś prywatnego detektywa mi tutaj polecisz i tam. Zrobimy to. Ale ja myślę, że Alan tu w Warszawie zna wszystkie kluby i on... Jak jest w Warszawie? Jak jest w Warszawie, nie? On ma wpisane Warszaw. Tak? Kojarzysz, gdzie trenuje? Nie trenuje, kojarzysz w ogóle gościa? Nie. Cześć, ale nie widziałeś go nigdzie ani na WC, ani na żadnej macie, żeby trenował. Nie. Może on prywatnie tego gdzieś trenuje. A ty jak trenujesz na grupie też tylko prywatnie? Nie, no na razie, znaczy grupowo, no, BJJ grupowo, nie? Ale kurwa już no wczoraj było ten, dziewictwo stracone. Mi na przykład trenerka zachodzi do rozmowy zaawansowaną, bo przejebane, bo ja dostawałem przez pierwszy miesiąc normalnie w pierdol cały czas. I to demo, to w ogóle się nie chce. Nie chcę ci się iść na trening w ogóle. Bo jak co na pierwszy trening, że coś pie... No stary, no to kurwa nie jesteś w stanie. Jak ja wczoraj z Szyszko, miałem taki, no, cudzysłów smalik. No to właśnie no, ten kalafior jest od pana Szyszki. To wiesz, to ja też miałem takie... No, spotkanie no, z rzeczywistością. No, musicie troszeczkę spotkać. Nie, ale wiesz o co chodzi, że jak ja chodziłem wcześniej i sobie kopałem na tarczę, a w momencie, kiedy stoi przede mną rywal, już prawdziwy fizyczny, i wiesz, i pan Szyszka skacze jak ta małpa. Zacząłeś jeszcze sparingu, tak? No nie. Zacząłeś sparingi, a zaczniesz, w ogóle zobaczysz, ja na przykład sparowałem dużo, sparowałem z zawodnikami, zawodowcami, ale oni jednak na sparingu nie dają z siebie sobie. Pójdziesz do walki, dostaniesz to pierwsze uderzenie, tak z całej pizdy gościa ci zrobił. Jak to pierwsza moja walka stare była z tym, z hejterem Akopasz, taka stary, to jak dostałem pierwszego druga, to w ogóle, kurwa ma, taki chłop mnie tak mocno jebnął, jak to możliwe, wiesz? Ale to czekaj, pod wpływem adrenaliny nawet czułeś ten ból? Czułeś w kopie. Bo to nie ja jest tak, że to jest takie znieczulenie? Ja mam takie niefarta, po pierwszym strzale mi od razu łuk biodry się rozjebał i od razu krew. I ja mówię, co jest? Dopiero walkę zacząłem, a już taki kurwa ten, wiesz, cel mi wpadł. I no, ale to wiesz, nie ma się to poddawać, tylko właśnie trzeba wtedy zacząć ten zębie, napierdala cię też. A komu ja nie mówię, to wiesz, to wszyscy, no to jest niemożliwe, jak ty sobie dajesz radę, jak mieszkać z byłą swoją, stary, kurde no, jestem w szoku. Aż zacznę oglądać teraz was, trzeba śledzić. Serio, bo tak mnie to ciekawi, jak wasze relacje na co dzień. Po pewnym momencie ta iskierka jest już, wiesz, taka, że a może, kurde, wrócić, ale bym ją pocałował. To jest taka niewidoczna granica między właśnie tym, co było, czyli tą taką miłością, a tą taką normalną relacją, że cześć. Tak, wiesz, ale to jeszcze wszystko okej, póki się nie pojawił jeszcze ktoś, ona się z nimi zaczęła spotykać, ani ty, a co się stanie? A to też mi tak mówili, tak do mnie tak, ty gała, no jak przyprowadzi jakiegoś fagaca? No właśnie. To przyprowadzi, wiesz, ja teraz tak mówię. Tak mówię, ale wejdzie i kurde, i gościu leży, gościu, już teraz pierwszy spali, choć potem trenerze wygrała, nie? No, to się tak powie, ale dobra, no ona, czy to ktoś, ciekawe, kto będzie pierwszy w ogóle do kogoś się tym zakręcił.
Jak ty przyjdziesz z dziewczyną, ona też wyzwie na fejm. Jestem taki, że wiesz, telefon to jest dla mnie rzecz prywatna. No. I w związku nawet tam jej nigdy nie przeglądałem. Ale w pewnym momencie mówię, o nie, tak dużo nie będzie. Ona poszła spać, ja sprawdziłem telefon, patrzę, że już od kilku miesięcy piszę z gościem, nie? Sprawdzam profil, Arek tańczył, mówię, skądś go znam. Stary, to, ale to było 4 lata temu, ona 5 lat temu. No nie byliśmy jeszcze razem chyba wtedy. Ja ją poznałem zanim ona była w TikTok, w ogóle znałam TikTokerką, jakiś projekt, który robiła. Wszystko ona była znana. Mieliście jakiś taki incydent, ale coś z jakimś oszustem, nie? Bo tak, mieliśmy... Bo jak się poznaliśmy z Arkiem, to właśnie... To jest ciekawa rzecz w ogóle. Tak, tak, mieliśmy... Tak, tak. Wiesz, to jest katfisz, nie? Podszywanie się pod kogoś, myślę, tak, nazywa tak, katfisz. Tak, tak, tak. No i jakaś laska się potem podszywała, wysłała jej zdjęcie, no i pisała ze mną tam przez miesiąc, nie? No a ja potem patrzę, jest taka dziewczyna identyczna, która się nazywa Marta Rydę. No i napisałem do tej laski, do Marty i mówię, że takie, a ona, ale jaja, ty wiesz co? Ale zróbmy taką bekę i się spotkajmy, nie? No do mnie i nagrałem i zobaczymy, co ta dziewczyna zrobi. I wiesz, to dodałem na story, że się widzę z Martą, ta, o, i piszę z tą cały czas i dodałem, że się widzę z Martą, a ona, a, wiesz, no, zablokowała, wyłączyła, zniknęła. Zdziwiła się strasznie, no. No i w sumie byłem tu, było takie spotkanie, randka z Martą, w sumie cały dzień spędziliśmy razem. No, fajnie śmiesznie. Byłem na randce z Martą Rentel, wiele lat temu. No, tak było, nie kłamie. Stary, potwierdzone info. Także no, szwagry jesteśmy. To nie uwierzył, że Kwieciński na koszulce tańculi się będzie podpisywać. Rozumiecie to? To są jaja. I chodził! Proszę, i tańcul. Na licytację mógłby stawić, tak samo. Zrób co chcesz. Nie, bo zbieram na... rehabilitację mojej kuzynki, nie? I wiesz, i na pewno kurczę, jeszcze trochę rok czasu, to przynajmniej będzie trwało to, potem leczenie, to masakra jest. No to słuchajcie, koszulka będzie do wylicytowania u Alana, jeszcze ją podpiszę ładnie, dedykację. Więc moi drodzy, zaraz będzie ta koszulka do wylicytowania, wszystkie takie fanty właśnie zbieram i dużo rzeczy właśnie będzie na licytacji i wszystkie, cały dochód przeznaczony na rehabilitację mojej kuzynki. One hour later. Co to jest? Co to ma być w tej eksplozji? Przyjdźcie do Blustara do Słukaza, zobaczcie co to jest, no. Koni, koni, jak się bawicie, mam nadzieję, że wyśmienicie. I wszyscy rączki w górę, całe Explosion, jedziemy! Jesteśmy pod klubem Explosion w Warszawie. W tym miejscu kończymy dzisiejszego vloga, ale to nie koniec mojej przygody. To, co się tutaj w środku wydarzy, zobaczycie w kolejnym. Dziękuję ślicznie, że byliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie, żeby coś się zmieniło w naszej formule, również możecie to napisać w komentarzu. Dajcie koniecznie subskrypcję i pierdolnijcie w ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam was serdecznie. Mua.